zamierza jej użyć do otwarcia bram między światami. Zaraza. Trzęsienie ziemi? Musimy się spieszyć. Magiczną barierą. Potrafisz ją złamać? Złamać? Nie. Co najwyżej zrobię w niej wyrwę. Ale tylko na chwilę, bo nie sposób. Do sedna je. Wejdziemy oboje? Nie. Musisz iść sam. Wrócę do ciebie z Ciri. Wiem. Agored! Teirgan Agored! Teraz, Geralt! Przekaż Avalochowi moje serdeczne pozdrowienia.
Gdzie Ciri? Niedaleko. Posłuchaj. Zamknij się. Dość się nasłuchałem twojego pieprzenia. Wyciągaj broń i miejmy to za sobą. Myślisz, że wciągniesz mnie w jakąś pułapkę, to się mylisz. Raz ci już zaufałem, drugi raz nie popełnię tego błędu. Nie jestem twoim wrogiem. Ja tylko pomagam Ciri. Nie uwierzę ci. Nie po tym wszystkim. A mnie? Avalach mówi prawdę. Poprosiłam go, żeby pomógł mi otworzyć wieżę. Chcę do niej wejść. Został rozbity. Ale nie białe zimno. Przepowiednie mówią prawdę. Widziałam światy skute przez lód. Widziałam, co was czeka. Tylko starsza krew może zatrzymać białe zimno. Musisz się poświęcać. Mylisz się. Białe zimno w końcu nadejdzie i światy zamarzną jeden po drugim, a wszelkie życie zginie. Tylko ja mogę powstrzymać zagładę. Długo o tym myślałam i już podjęłam decyzję. Musi być jakieś inne rozwiązanie. Co ty wiesz o ratowaniu świata, głuptasie? Jesteś tylko wiedźminem. To moja historia, nie twoja. Pozwól mi ją zakończyć. Powodzenia, Ciri. Może jednak powinnam była ci powiedzieć. Może byś zrozumiał. Znam cię lepiej niż myślisz. Nie każ na siebie długo czekać.
Jakbyś mi pokazał batystowe hajdawery z monogramem, może bym ci uwierzył. Albo byś powiedział, że je ukradłem. Głąby. A ty nie miałeś przypadkiem gdzieś iść? Miałem. No dobra. Gdzie się umówiliście? Przy chacie myśliwego. Staruszek zawsze miał do mnie słabość. Wyczuwał we mnie człowieka godnego. A to już co? Jak czarni oblegali wy zimę, to spalili pod grodzie. Zrobiło się zimno. Co to, mistrzu Wiedźminie? Jakieś nowe zlecenie? Myślałem, żeście całą okolicę oczyścili już ostatnim razem. Idę zapolować na króliki. A, to chyba, że tak. Może zajdziecie do nas pod wieczór, Werka nasmaży placków z blachy. Nie wiem, czy... No, jak chcecie. My wam zawsze radzi. Ten tego. Poszła już. Złościła się, że musi na mnie czekać? Nie, ale już ją ciągnęło na pola. Sama naszykowała witerunek i nasmarowała sidła. Byłby z niej dobry myśliwy, co? A skąd? Za bardzo niecierpliwa. Najchętniej pewnie gołymi rękami chwytałaby króliki i pchała do sideł, bo same to za wolno się łapią. Gdzie poszła? A tu, niedaleko. Bywaj. Chciało ci się polować na króliki? Trochę tak. To co teraz? Nic. Siedzę sobie i czekam na ciebie. Ładnie tu. Poczekaj, aż zobaczysz Dol Platana zimą i góry silne. Poczekamy do odwilży i ruszymy na wschód. Chyba za bardzo się tu zasiedziliśmy. Miałeś mi pokazać to gniazdo gryfa, zanim wyjedziemy. Chodźmy teraz. Naprawdę ci to interesuje? No jasne. Sam mówiłeś, że gryf królewski trafia się rzadko. Nie aż tak rzadko. Zanim wrócimy do Kermoren, ubijemy pewnie ze dwa. Ale jeśli chcesz zobaczyć gniazdo, to jest tu, na pagórku. Chodźmy. Mieliśmy trochę potrenować. Aha. Może jutro, z samego rana? Przeczołgam cię jak za starych, dobrych czasów. Chyba dawno nikt ci nie pokazał, ile jeszcze musisz się nauczyć. Mhm. Teraz uważaj. Tylko nie rób mi tu całego wykładu. Ciri, czekaj. W tym gnieździe coś... Daj spokój, nie musimy się bawić w podchody. Ciri! Co? Przeszła ci ochota? No co? Gdyby był odrobinę szybszy, rozprułby ci ramię. Ale nie był. Zabiliśmy go, o co ci chodzi? Chciałaś się wyżyć? Jeżeli będziesz tak nieostrożna, następnym razem
Nie będzie następnego razu, jasne? Ciri, o co ci chodzi? Przepraszam, to po prostu nie jest dobry moment. Chcesz wracać do karczmy? Dobra, dość tego. Chodźmy na ryby. Niech mnie. Wycofujemy się? Nie ma mowy. Dobrze wybraliśmy. W tym jeziorze muszą być szczupaki, leszcze albo klenie. Zjadłabyś klenia? Mogłabym zjeść, ale co? Chcesz czekać, aż on tu skończy? Nie. Wypłoszymy go. No jak? Będę improwizował. Poczekaj tu. Stary wiedźmiński sposób na ciężką zimę. Nie szczególnie subtelny, ale... skuteczny. Aha, pamiętaj, nigdy tego nie robię. To po co mi to pokazujesz? No wiesz, na wszelki wypadek. Nigdy nie wiadomo, co ci się przyda na szlak. No dobra, chodźmy. A ciebie kto nauczył tej sztuczki? Wesemir. Dawno temu. Jak dawno? Bardzo dawno. Kiedy jeszcze na serio rozważałem przedstawianie się jako Geralt Roger Eric du Haut Bellegarde. Co? Opowiem ci o tym wieczorem. I o tym, jak się założyłeś, że wskoczysz na grzbiet konia z dachu Kermoren i złamałeś nogę? A ty skąd to wiesz? Eskel mi opowiedział. Ale chciałabym też usłyszeć twoją wersję. Na pewno jakoś to wyjaśnisz. Ale zimno. Ty nigdy nie nosiłeś mnie na barana w Kermoren, pamiętasz? Tylko Wesemirowi się chciało. O! Naprawdę musieliśmy zaczekać. Z nadrabianiem tego, aż tak przytyjesz? Ciri? Powinniśmy wracać. A pamiętasz, jak ćwiczyłam na wahadle? Jak się bałam, że nie dam rady, ale ty nie pozwoliłeś mi zrezygnować. Chodziłam potem cała posiniaczona. Wahadło to był prawdziwy koszmar. Pamiętam dobrze, wierz mi. Tamte miesiące w Kermoren minęły tak szybko. Żałuję, że nie spędziliśmy wtedy więcej czasu razem.
Prawie udało mi się zapomnieć, że to już dzisiaj. Geralt, oni przyjechali po mnie. Jadę do Nilfgaardu. Do Amhyra. Wiem, że nie tego się spodziewałeś, ale... Wtedy, w zimie, odbyliśmy długą rozmowę. Burzliwą. Potem przysłał mi list przez posłańca. Na początku ci nie mówiłam, bo nie byłam jeszcze zdecydowana, a potem... Zrozumiałam, że nie mogę od tego uciekać. Że jeśli chcę coś zmienić, to nie uganiając się za potworami po zapadłych wsiach, tylko... tam. Sama podjęłaś tę decyzję? Jeśli pytasz, czy Yennefer maczała w tym palce, to nie. Niesamowite. A wie w ogóle? Nie. Chyba lepiej, żeby tym razem się w to nie mieszała. Sama jej to powiedz. Mogłaś powiedzieć mi wcześniej. Chciałam ci powiedzieć, ale nie wiedziałam jak. Byłam tu szczęśliwa i bałam się, że wszystko zepsuję. Chciałam nacieszyć się każdą chwilą. Czyli o to chodziło tam, przy gnieździe Gryfa. Wolałem nic z ciebie na siłę nie wyciągać. Pomyślałem, że przecież mamy czas. Dużo czasu. Tego właśnie chcesz? Tak. Nie będziesz mnie zatrzymywać? Nie wywieziesz mnie siłą w góry Sinę? Nie po to zjeździłem za tobą pół świata, żeby cię do czegokolwiek zmuszać. Wiem. Poradzisz sobie. Jesteś wiedźminką. Nie musimy się żegnać. Oczywiście, że się nie żegnamy. Nie wiem, kiedy się zobaczymy. Wiesz, gdzie mnie szukać. Przecież nie będziesz siedzieć cały czas w Kermorem. Znajdziesz jakiś sposób. To prawda. Pamiętaj, czego cię nauczyłem. Tam też może ci się to przydać. Wojna z Nilfgaardem zakończyła się całkowitym zwycięstwem najeźdźcy z południa. Bez taktycznego geniuszu Radovida, królestwa Nordlingów nie były w stanie oprzeć się niezliczonym legionom Emhyra. Czarne sztandary zawisły nad Nowigradem i Redanią. Zmęczony nieustannymi podjazdami temerskich partyzantów, Emhyr Far-Emrais przystał na restytucję ich królestwa na prawach lennika. Zbuntowani żołnierze złożyli broń, a cesarz mógł dzięki temu skupić swe siły na innych frontach. I tak, dzięki zwycięstwu Nilfgaardu,
Temerczycy odzyskali swój kraj, a historia po raz kolejny dowiodła, że lubi płatać figle. Rozprawiwszy się z Radowidem, Emhyrfar Emrejs rozliczył się z wrogiem wewnętrznym. Wierni cesarzowi szpiedzy wskazali imiona spiskujących przeciw niemu kupców i arystokratów. Choć ich bunt nigdy nie wyszedł poza fazę mglistych planów, cesarz nie znał litości. Jak zwykle. Choć wojna na kontynencie już się zakończyła, Hjalmar nie złożył broni. Młody król poprzysiągł, że każdej wiosny będzie łupił brzegi znienawidzonego cesarstwa Nilfgaardu i zamierzał dotrzymać słowa. Choćby miał przy tym utopić własny naród we krwi. Po latach tułaczki Ciri wróciła do swojego prawdziwego domu, Nilfgaardu. Zapowiadało się, że Emhyr uczyni ją swoją następczynią. Trzeba powiedzieć, że dziewczyna miała ku temu wszelkie predyspozycje. Po ojcu odziedziczyła bowiem godny cesarza zmysł do polityki, a po Geralcie przejęła zwykłą, ludzką przyzwoitość. Te cechy rzadko idą w parze u monarchów, a szkoda. Podczas gdy królowie przesuwali granice, Geralt i Yennefer wiedli spokojne życie z dala od wielkiej polityki. Dni upływały im na leniwych spacerach i długich rozmowach. Śniadanie jedli dobrze po południu, oczywiście najczęściej w łóżku. Nuda, powiecie, może, ale oboje nie pragnęli niczego bardziej.